skrzynie przyjechały, drewno jest wysuszone, malujemy impregnatem, zaczniemy od dołu, potem skrzynię postawimy, na nóżki będziemy malować. To zaczniemy malować środkę tej skrzyni, tak? Będziemy malować środek. Okay. A tak impregnat? Tak jest, bardzo dobry impregnat do drewna. To zaczynamy. Skręcamy podest do ścieżki. Jest to deska ryflowana, świerkowa, 3 cm grubości. Skręcamy ją od spodu. Użyjemy do tego ścisku. Z przygotowanych podestów układamy ścieżkę, żeby było dobre dojście do donicy. Zakończyliśmy pierwszy etap przygotowań naszych skrzyń. Zostały one pomalowane impregnatem. Impregnat wysechł i w tej chwili możemy przejść do kolejnego etapu. Zaczniemy od spodu. Na spód kładziemy 5-centymetrową warstwę styropianu. Dodatkowo ocieplamy też ścianki donicy. Mamy już przygotowany, tu jest cieńszy styropian, 1-centymetrowy. I nasze donice są już ocieplone. Po dopasowaniu styropianu do naszej skrzyni przejdziemy do kolejnego etapu, w którym będziemy nakładać folię. Folia musi być podwinięta za nasz styropian i takerem przyczepiona do drewnianej skrzyni. Janku, zabezpieczyliśmy naszą donicę, teraz musimy wywiercić otwory. Tak jest, proszę pani. W którym miejscu? Tutaj, w tym miejscu, proszę wywiercić otwory, żeby nadmiar wody nam się nie gromadził. Nasze donice już są gotowe. Teraz będziemy nasze doniczki przewozić na nasz ogród ziołowy. Donice trafiły do ogrodu naszego ziołowego. Następnym etapem będzie wsypanie do donic kramzytu, który ma zabezpieczyć przed nadmiarem wody. Kolejnym etapem będzie wyłożenie donicy agrowłókniną, która zabezpieczy nasz keramzyt, żeby się nie mieszał z ziemią, którą za chwileczkę nasypiemy do donicy. Teraz uzupełniamy naszą doniczkę ziemią.
Rozpoczynamy sadzenie ziół. Część ziół pozyskaliśmy od pracowników Centrum Przyrodniczego, którzy przynieśli je ze swoich ogródków działkowych. Pozostałe zioła zakupiliśmy w Centrum Ogrodniczym. Będziemy sadzili zioła jednoroczne oraz wieloletnie. W jednej z donic posadzimy kilkanaście odmian mięty. Zaczniemy od sadzenia bazylii. Wyciągamy z doniczki, wykopujemy dołek. Ziemia jest odpowiednia dla ziół. Po wsadzeniu do ziemi roślinę podlewamy. Teraz posadzimy naszą miętę. Mamy tutaj kilkanaście odmian mięty, na przykład mięta jabłkowa, cytrynowa, imbirowa, kłosowa oraz hit bananowa.